Darek dopierała. Dzisiaj chciałem zaproponować film związany z prowadzeniem dziennika uczuć. Wyjaśnię, na czym polega prowadzenie dziennika uczuć, jakie są zasady oraz co można potem z takim narzędziem zrobić. Jak wygląda tworzenie takiego dzienniczka uczuć? Jeżeli prowadziłeś czy prowadziłeś kiedykolwiek pamiętnik, na pewno znasz tą zasadę. Opisujemy działanie i uczucia, które się z tym wiążą. Oczywiście nie wszystkie, ponieważ jest określona metodologia. Przeczytaj teraz zdanie. Dzisiaj zauważyłem, że po rozmowie ze znajomym zdenerwowałem się. Czuję, że wracanie wciąż do tych samych sytuacji osłabia mnie. Te dwa zapisy oczywiście dotyczą działania i uczuć, natomiast nie są zgodne z metodologią pisania dzienniczka uczuć, która wygląda następująco. Kiedy, zachowanie, poczułem się i opisujemy uczucie. Albo, druga metoda, czując się, opisujemy nasze oczywiście uczucie, zrobiłem i opisujemy działanie. Zgodnie z tymi zasadami powyższe zdania będą wyglądały nieco inaczej. Po rozmowie ze znajomym poczułem zdenerwowanie. Kiedy wracam do tych samych sytuacji, czuję się osłabiony. Na początku tworzenie dzienniczka uczuć może być trudne. W internecie jest wiele różnych plików, które można zdobyć, jeżeli chodzi o określanie uczuć. Najbardziej rozbudowaną metodą, najbardziej rozbudowaną listę uczuć jest zawarła autorka w książce Nie bój się bać. Natomiast w internecie dostępna jest również prostsza wersja, która określa uczucie, dzieląc je na 5 głównych. Wstyd, które ma różne odcienie, upokarzanie, lekceważenie, przepraszanie, poczucie niższości, wyśmiewanie, oszukiwanie, poczucie winy, wyrzuty sumienia, utratę twarzy czy zakłopotanie. Strach również ma wiele odczuć. Panika, płoszenie się, nieśmiałość, obawa, lęk, bojaźliwość, denerwowanie, zazdrość, nieufność, lęk, zawiść, ostrożność, powściągliwość, niepokój, przerażenie, przestraszenie, dręczenie i litość. Radość ma takie odcienie jak wesołość, ufność, pewność siebie, ciepło, spokój, lekkość, chęć, miłość, lubienie, pogoda ducha, nadzieja, czułość, serdeczność, życzliwość i spokojna duma. Gniew to zarówno złość, jak i furia, sarkazm, frustracja, cynizm, zbuntowanie, rozdrażnienie, wściekłość, złośliwość, znieważenie, obraza, nienawiść, wrogość, niechęć czy lekceważenie. Smutek dzieli się na zranienie, ból, depresję. Do czego służy dzienniczek uczuć? Przede wszystkim dziennik uczuć jest stosowany w przypadku osób, które mają problemy z ich rozpoznawaniem. Dotyczy to zarówno dorosłych dzieci alkoholików, jak i również osób uzależnionych od alkoholu. Taki dziennik należy prowadzić codziennie. Ważne jest, żeby te uczucia, które się pojawiają, notować od razu, na bieżąco. Nie czekać na wieczór, gdyż uczucia są ulotne i wieczorem trudno nam będzie określić, jakie uczucia miały na nas wpływ danego dnia. Pod koniec tygodnia, po każdym tygodniu, podsumowujemy, dzieląc uczucia na przyjemne i nieprzyjemne. Nie ma złych i dobrych uczuć. To, co się w nas dzieje, to są tylko reakcje na uczucia, natomiast same uczucia w sobie są jak najbardziej zawsze adekwatne do sytuacji. Dzielimy te uczucia, jak wspomniałem, na przyjemne i nieprzyjemne. Możemy sobie wtedy zrobić taki bilans, że w tym tygodniu miałem 10 uczuć nieprzyjemnych i 20 przyjemnych. Po pewnym czasie możemy zacząć coraz bliżej przyglądać się naszym uczuciom i będziemy w stanie zauważyć to, co możemy zrobić, chcąc poprawić swoje uczucia. Jeżeli wiemy, że jazda na rowerze spowodowała nasze zadowolenie z siebie, jeżeli wiemy, że dobry film również wpływa pozytywnie na nasze uczucia, jeżeli wiemy, że rozmowa z tym samym człowiekiem, z tą samą osobą zawsze powoduje w nas zdenerwowanie, będziemy w stanie wybrać sobie takie działania, które będą w stanie wpływać na nasze uczucia. Na zakończenie zapraszam na swoją stronę www.dariuszdopierała.pl. Na mojej stronie znajdziesz m.in. taki dział jak autoterapia, gdzie zamieściłem artykuły związane z pracą z przekonaniami, relaksacją, samooceną, poczuciem własnej wartości, zmianami i samopoznaniem. Dział publikacji, gdzie zamieściłem swoje wiersze, pliki MP3, felietony, inspiracje oraz filmy zamieszczone również na YouTubie oraz dział uzależnienia, gdzie stopniowo będzie on oczywiście rozbudowany. Umieszczam informacje dotyczące uzależnienia od alkoholu, dorosłych dzieci alkoholików oraz terapii.